Siema, siema. Generalnie sezon motocyklowy na motocykle szosowe pomału dobiega końca. A na enduro tak naprawdę to się zaczyna. No, dzisiaj to jest taka moja jazda końcowa, ścigaczem jakby powiedzieć w tym sezonie. Raczej go nie będę wystawiał. Nie będę nim wyjeżdżał. Naleję paliwa. Odłączę akumulator i postawię go na kołku. Jadę na stację. Nalejemy paliwa po brzegi. Przejedziemy się na miasto. Co oni się tak tu ustawili? Jakoś dziwnie. Ten jakiś lepszy jest, bo pod zakaz wjeżdża, czy jak? A ten gorszy, bo normalnie wjechał. O, jak się wnerwił chyba. Kurde, chyba na czołówkę pójdą. No po co to się denerwować? Nie dogadają się chyba. Oj, coś dłużej to mi zejdzie chyba. Oj, mój ten wlew paliwa, jaki fajny. Wymiana. Spojrzeń i słów. No co, jeszcze będzie lać coś? Niemożliwe. Po prostu. Czekamy. Myślałem, że to już nalane. A to nie nalane. Elo, tu jestem. W tym kasku mi się najlepiej jeździ. Nawet na ścigu.
Tak sobie myślałem, że nawet chyba w przyszłym roku będzie można gdzieś z Jarkiem się spotkać w połowie drogi. On ma tego Gixa, ja mam Hondę. I wyznaczymy sobie gdzieś w połowie drogi spotkanie i pojeździmy sobie. Na ścigacze to jest tam chwila, moment, żeby podjechać, bo do Jarka mam 300, chyba, nie wiem, 360 albo 380 km. O, piesek tam w aucie też się chyba denerwuje. Pani sobie zafundowała podwójne tankowanie. Chyba gazu sobie lała, teraz sobie paliwa nalała. No i tak, kurczę, by można było z Jarkiem ogarnąć temat. Ale to w przyszłym roku. To samo można ogarnąć z Biker Boysem, nie? Nie musi tutaj jechać do mnie taki szmat drogi. To też możemy gdzieś jakąś połowę drogi, nie wiem, może Kalisz? Coś czuję, że dzisiaj dłużej na tej stacji postoję niż pojeżdżę. Nie wiem, może na obwodnicę pojadę, może przez miasto pojadę. Zobaczymy. 9,5. Czy chcę dalej pojechać? Nie chcę dalej. Lepiej. Lepiej chcę pojechać. Ja mam z prawej strony, to jak ja mam jechać? Ale dobra, no Kubica po prostu zaczepi wizyka i tyle. No i no mimo tego, no ja bym to przyjął i tyle. To uczciwy kierowca, no. Dobra, trzeba się trochę teraz przestawić. Zenduro naściga. I lecimy. Nie zapomnieć o kierunkowskazach. Ale się wieje.
siema, siema. Wszyscy korzystają z pogody. No, to tak jak mówiłem, sezon na czosówki się kończy pomału. Ostro zaczyna na enduro. Tak, poniżej minus 10 stopni, jak nie spadnie temperatura, to śmiało można jeździć. I stopped asking for